Bardzo serdecznie, z przyjemnością poznam, bo jeszcze nie miałam okazji poznać osobiście pana nowego rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara. Bardzo serdecznie witam z należnym szacunkiem i przepraszam, że chciałam pominąć. Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać w mojej nowej roli życiowej i społecznej. Chciałbym przede wszystkim rozpocząć od podziękowań, bo jest tutaj wiele osób, którym dużo zawdzięczam, jeśli chodzi o ostatnie miesiące. Chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Kongres Kobiet za poparcie w kontekście kandydowania na Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym także podziękować licznym organizacjom pozarządowym, które tutaj też wiem, że są obecne, za to, że mnie wspierały w tym trudnym procesie. Chciałbym podziękować ekspertom, polityczkom, działaczkom, które mnie popierały. To mnóstwo jest tutaj osób, jest i Monika Płatek, i Wanda Nowicka, i profesor Fuszara, ale chciałbym szczególnie podziękować osobie, która mnie w pewnym sensie wprowadzała w arkana, powiedziałbym, tego trudnego procesu politycznego, pani Katarzynie Kądzieli, której poparcie i wsparcie było bardzo dla mnie ważne. Magdzie Środzie także chciałbym podziękować, przepraszam, tak tutaj. Proszę Państwa, cieszę się, że tutaj na Kongresie Kobiet są obecne pracowniczki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapraszam, tam po tej stronie sali jest punkt taki wystawienniczy. Można zdać krótki test z wiedzy o działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiem, że wczoraj były także warsztaty antydyskryminacyjne prowadzone przez pracowników biura. Natomiast wydaje mi się, że taką najważniejszą rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to to, że jak Państwo już wiedzą z mediów, moją zastępczynią, i tutaj podkreślam słowo zastępczynią, do spraw równego traktowania będzie pani doktor Sylwia Spurek. Jeżeli pani doktor mogłaby się pokazać, to będę bardzo wdzięczny. Proszę Państwa, Państwo wiedzą, że ja jestem prawnikiem, lubię mówić bardzo konkretnie i nie owijać w bawełnę różnych kwestii. Ponieważ mam niewiele czasu, to ja będę mówił o tym po prostu, co zostało zrobione, co jest do zrobienia, jakie są wyzwania przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Po pierwsze, proszę Państwa, mamy ustawę równościową z 3 grudnia 2010 roku, ustawa o trudnym tytule, wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Natomiast ona, to jest ważna ustawa, bo ona stwarza wiele różnych definicji i odnosi się do kwestii przeciwdziałania dyskryminacji poza zatrudnieniem, ale wciąż nie zapewnia ochrony przed dyskryminacją ze względu na płeć w takich dziedzinach jak edukacja, życie prywatne i rodzinne, a biorąc pod uwagę statystykę stosowania tej ustawy, nie daje ona także skutecznych mechanizmów działania na rzecz ofiar dyskryminacji. I tutaj oczywiście rolą rzecznika powinno być się upominanie o to, aby ta ustawa została znowelizowana. Być może wreszcie dojdziemy do momentu, kiedy będziemy mieli prawdziwe, kompleksowe prawo antydyskryminacyjne, a nie ustawę, o której się popularnie mówi, że jest ustawą kadłubową. Po drugie, proszę Państwa, przeciwdziałanie stereotypom. Strategia regulacyjna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na lata 2014-2016 oraz Krajowy Program na Rzecz Równego Traktowania zawierają obowiązek eliminacji stereotypów z treści podręczników szkolnych oraz uwzględniania problematyki równego traktowania w podstawie programowej i programach szkolnych. Natomiast mamy sytuację, w której stereotypy są powtarzane, stereotypy dotyczące ról i obowiązków kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie. Są one obecne i w mediach, i w materiałach edukacyjnych. A to właśnie stereotypy powodują gorszą pozycję kobiet na rynku pracy, problemy w zakresie godzenia ról rodzinnej i zawodowej, przypisywanie kobiecie i czasami wyłącznie kobiecie obowiązków związanych z domem i dziećmi. Tutaj rolą, uważam, rzecznika powinno być się upominanie o to, apelowanie, współpraca z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, ale także z poszczególnymi stacjami radiowymi, telewizyjnymi, aby o tych kwestiach rozmawiać i aby te obowiązki były wykonywane. Druga kwestia. Udział w życiu publicznym i politycznym. Jak Kongres Kobiet doskonale wie, mamy kwoty 35%. Dla mnie jest wielką dumą zawodową, że mogłem 4-5 lat temu przygotowywać opinię dla Kongresu Kobiet, w której wraz z panią dr Śledzińską-Simon twierdziliśmy, że wprowadzenie kwot
ze względu na płeć na listach wyborczych jest zgodne z konstytucją. I cieszę się, że nawet proszę zauważyć, ustawa, ordynacja wyborcza nie została zakwestionowana do Trybunału Konstytucyjnego i rozwiązanie się przyjęło. Ale oczywiście to nie koniec, bo trzeba myśleć nad wprowadzeniem systemu suwakowego i zastanowić się nad tym, jakie są realne problemy związane z niską wciąż reprezentacją kobiet w organach. Ale proszę Państwa, kwoty i parytety to nie tylko kwestia wyborcza, to jest także kwestia uczestnictwa w pracach organów zarządczych, nadzorczych, różnych podmiotów gospodarczych. Tutaj jest pewna jaskółka nadziei. Moim zdaniem to były rekomendacje przyjęte przez ministra Skarbu Państwa na temat dobrych praktyk w zakresie zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ale powstaje pytanie, na ile one są wypełniane, na ile są faktycznie przestrzegane, a są jedynie pewnym drogowskazem, a nie powiedziałbym twardą literą egzekwowaną skutecznie przez ministra Skarbu Państwa. I tutaj jako rzecznik będę się o to upominał. Zresztą pani profesor Lipowicz o to się też upominała. Ale można się zastanowić, dlaczego tego typu dobre praktyki nie obowiązują w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Tych spółek jest naprawdę wiele w Polsce. Można się zastanowić, dlaczego nie ma działań dotyczących tych na razie być może miękkich, dotyczących wprowadzenia takich rozwiązań w spółkach giełdowych i jaką rolę tutaj powinna odgrywać giełda papierów wartościowych w zakresie promowania tego typu rozwiązań. Kolejna rzecz, proszę Państwa, to jest zdrowie i prawa reprodukcyjne. Wczorajsza debata w Sejmie pokazała, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o dyskusję. Jako rzecznik praw obywatelskich będę dbał o to, aby ustawa 7 stycznia 1993 roku była wykonywana, aby nie zdarzały się kolejne wyroki takie jak 1000 przeciwko Polsce, RR przeciwko Polsce, PIS przeciwko Polsce, czyli te wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazujące na brak realnej dostępności tak zwanej legalnej aborcji. Będę starał się patrzeć na ręce w zakresie różnych regulacji i kwestii dotyczących klauzuli sumienia, tego, żeby klauzula sumienia nie była rozszerzana na osoby prawne. Aczkolwiek musimy tutaj trochę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na początku października odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, która dotyczyć będzie tych kwestii i która to rozprawa odbędzie się z wniosku Naczelnej Rady Lekarskiej. Co więcej, uważam, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy mamy dostępność tak zwanej legalnej aborcji, ale to jest też kwestia odpowiedniej edukacji seksualnej w szkołach, to jest kwestia odpowiedniego mówienia o prawach reprodukcyjnych i realizowania tych zapisów ustawy, które niekoniecznie i nie zawsze są należycie respektowane. Jeżeli się czyta co roku raport rządowy z wykonania ustawy, no to widać, że w nim wiele brakuje informacji i na wiele rzeczy można zwracać uwagę i się ich domagać. Co więcej, uważam, że to jest taki problem, w którym szczególnie rysuje się nierówność społeczna w Polsce. Uważam, że tym problemem dotknięte są szczególnie kobiety mieszkające na terenach wiejskich, w małych miasteczkach, które często nie mają żadnego wyboru. Są skazane w pewnym sensie na ten szpital, na tego lekarza, a koszt zakupu biletu, wyjazdu i różnego rodzaju inne kwestie powodują brak realnej dostępności zabiegów, które powinny być przewidziane zgodnie z przepisami prawa. I pewnie Państwo słyszeli, że w moim programie ja zakładam, że będę bardzo aktywny w poszczególnych województwach, że będę odbywał całą serię konsultacji, spotkań konsultacyjnych we wszystkich 16 województwach i to jest jeden z moich takich celów, aby zastanowić się nad przestrzeganiem praw człowieka w Polsce, nie z perspektywy tylko i wyłącznie Warszawy, ale właśnie z perspektywy osób mieszkających w innych miastach niż Warszawa. Kolejna kwestia to jest przemoc wobec kobiet. Z jednej strony można powiedzieć, że jest postęp. Jest ratyfikacja konwencji antyprzemocowej. Mamy ustawę, o której była mowa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nastąpiła nowelizacja kodeksu karnego w zakresie trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia w celu zapewnienia większej skuteczności ścigania tego przestępstwa. Ale jeżeli się przyjrzymy szczegółom, to wynika, że dużo jest jeszcze do zrobienia, że teraz się zaczyna praca. Teraz się zaczyna praca nad realną egzekucją tego, co wynika z tych instrumentów
dokumentów i krajowych, i międzynarodowych. Począwszy od tej infolinii, która powinna być w zakresie niebieskiej karty, która powinna działać przez 24 godziny, przez takie kwestie jak chociażby nowelizacja, kolejna niestety, kodeksu karnego w zakresie przestępstwa zgwałcenia. Niedawno na zlecenie pani pełnomocniczki profesor Fuszary został zlecony raport z tego, jak działa ustawa po nowelizacji. Raport przygotował adwokat Artur Pietryka i on wykazał to, o czym od dawna mówiła pani profesor Monika Płatek, że problem polega na określeniu znamion przestępstwa zgwałcenia i tutaj w tym zakresie trzeba zacząć się zastanawiać, jak to zmienić i jak zachęcić i Komisję Kodyfikacyjną, i Ministerstwo Sprawiedliwości do tych zmian. Ale w polskim ustawodawstwie brak jest też definicji przemocy ekonomicznej, brak jest także mechanizmów natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiary, które byłyby możliwe do zastosowania niezależnie od jakiegokolwiek postępowania, czyli takie rzeczy jak nakaz opuszczenia lokalu, zakaz kontaktów. Też trzeba się zastanowić nad tym, jak działają poszczególne powiaty w zakresie zapewnienia wsparcia ofiarom przemocy, bo nie zawsze ta ofiara chce zostać w domu. Czasami może chcieć się po prostu gdzieś schronić przed sprawcą przemocy, a powiat niekoniecznie musi wypełniać ten obowiązek, który jest nałożony przez ustawę, aby takie wsparcie, takie schronisko dla ofiary zapewnić. Czekamy, proszę Państwa, na rozstrzygnięcie pierwszej sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczącej przemocy domowej, właśnie dotyczącej tej kwestii, że państwo nie wypełniło swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania i jakby moje tutaj nastawienie, dla mnie to będzie absolutny priorytet. Doktor Sylwia Spurek jest wybitnym ekspertką w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i liczę na jej właśnie wiedzę ekspercką w tym temacie, która się przerodzi w wystąpienia, analizy i działania Rzecznika Praw Obywatelskich. Kolejna rzecz to jest problem alimentów. Problem wielki, skomplikowany, o którym dyskutujemy od lat. Ja uważam, że to jest absolutny obowiązek moralny, prawny, podkreślam słowo moralny, bo o tym chyba mało w Polsce dyskutujemy, aby po prostu płacić na utrzymanie dziecka. Natomiast niezależnie od tego, że jest to obowiązek moralny, jest to obowiązek prawny, który skutkuje odpowiedzialnością także karną. I trzeba się wreszcie zastanowić tak skutecznie, jakie instrumenty prawne będą działały, jakie będą powodowały, aby osoby uporczywie uchylające się od płacenia alimentów te alimenty płaciły. I niestety jesteśmy w takiej sytuacji trochę moim zdaniem błędnego koła, ponieważ więzienie, czyli ta najbardziej realna sankcja, to nie jest też rozwiązanie sytuacji, no bo ona tylko pogarsza sytuację i problem polega na tym, że on dotyczy ogólnie, powiedziałbym, systemu prawa karnego, a mianowicie tego, że mamy nieskuteczne inne środki karne, w szczególności te wszystkie wiążące się z ograniczeniem wolności. Nie z pozbawieniem wolności, ale z ograniczeniem wolności. Jednym z moich zastępców będzie pan pułkownik Krzysztof Olkowicz i liczę na to, że na jego wiedzę ekspercką w tym zakresie, że on mnie w tym wspomoże. Natomiast niezależnie od tego, czy funkcjonowanie funduszu alimentacyjnego i ta zastępcza rola państwa, to jest oczywiście także zagadnienie dla Rzecznika Praw Obywatelskich, aby zastanowić się, jakie tutaj modyfikacje należałoby dokonać, aby państwo skuteczniej wspierało te rodziny, w których alimenty nie są płacone. No bo na koniec chodzi przecież o dzieci, które tego wsparcia nie mają. I wreszcie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że będę przyglądał się kwestii ustawy i funkcjonowaniu ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Natomiast w tym wszystkim chciałbym dodać jedną rzecz, że te różne problemy związane z tym, że państwo nie jest skuteczne, nie działa tak, jak powinno, że mamy sytuację, kiedy przemoc domowa nie jest odpowiednio ścigana, że ofiara nie ma zabezpieczonego wsparcia, pomocy ze strony państwa, to ma szczególnie donośne skutki dla osób, które żyją w małych miasteczkach,
kobiet, które żyją w małych miasteczkach, na terenach wiejskich. I teraz chciałbym zwrócić szczególną uwagę na książkę, o której głośno w ostatnich dniach, doktorat pani doktor Sylwii Urbańskiej, która wskazuje, do czego to prowadzi, że to nam otwiera całe nowe pole problemów, że zaczyna się od tego, że państwo nie reaguje na przemoc, a kończy się migracją zarobkową, kończy się eurosieroctwem, kończy się rozbijaniem więzi społecznych czy więzi rodzinnych. I wydaje mi się, że musimy myśleć o tych problemach właśnie całościowo, nie tylko z punktu widzenia rozwiązania tego czy innego problemu, ale tego, jakie są konsekwencje braku aktywności. Także na sam koniec chciałbym podkreślić, że będę starał się zajmować tymi problemami, gdzie dochodzi do najbardziej drastycznych naruszeń praw człowieka, praw kobiet. Prawa do życia, do zdrowia, do bezpieczeństwa, do wolności w zakresie wolności od przemocy w rodzinie, prawa do zdrowia i związane z tym problemy dotyczące braku niezależności ekonomicznej w relacjach rodzinnych, co rodzi kolejne problemy i prowadzi do kolejnych naruszeń. Dziękuję państwu serdecznie.